Witam Was serdecznie po raz kolejny. Dzisiaj pokażę Wam, co narobiła zima. A mianowicie narobiła to, że moje sadzonki klonów, które zimowały w piwnicy, przedwcześnie się obudziły. Widać tutaj skutki. Te gałązki były bardzo żółte, ponieważ z braku światła w piwnicy nie było światła i były bardzo żółte. Teraz odzyskują kolory. No i przedwcześnie się obudziły. Widać zima w pełni. A tutaj widzimy już długie gałązki. To jest jeden, to jest wiąz drobnolistny, który będę sadził na tej figurce. Zrobię z tego poradnik. Tam figurka smoka z czaszką. Więc ten będzie posadzony na tej figurce. A z tym jeszcze nie wiem, co zrobię. Widać, że też odzyskuje kolory. No i niezbyt to jest dobre dla drzewek, ponieważ no, skrócił się im sen zimowy. Tu widać moją karmonę, którą mam właśnie zamieszczony parę poradników. Widać bardzo długie odrosty. Nie będę ich ścinał aż do wiosny. No i co by tu dużo mówić, no, z tym się zastanowię, co jeszcze zrobić, może na jakimś kamieniu go posadzę. Widać, że na pewno jest ziemia sucha. Tak, no i tak jak był zamieszczony poradnik, jak sprawdzamy ziemię, tutaj była ziemia kadama, to tutaj sprawdzimy tą ziemię kwiatową. No i widać, że jest sucho. Jeżeli włożyć ten palec na około centymetra, to jest ewidentnie do podlania. Przez być może z 2-3 miesiące w ogóle nie były podlewane, ale to dlatego, że były w uśpieniu. Teraz je należy podlać. No i się nimi zaopiekować. Zobaczymy, co wyjdzie z tego. Jeszcze raz pokażę moją figurkę, którą będę właśnie męczył w trakcie przesadzania. No i prawdopodobnie, no raczej na pewno zrobię poradnik, jak robić właśnie sadzenie na różnych przedmiotach. To może być, bo styl jest taki drzewko na skalę, na kamieniu, tak? To tu będzie figurka. Tu jest jeszcze raz drugi. To jest wiąz, ale jakaś inna odmiana, też drobnolistna. Ale teraz zapomniałem w sumie, jak dokładnie się nazywa. No i może jeszcze zrobię, widzimy się za chwilę, jak zrobię małe cięcie tego właśnie tu krzaczka, ponieważ mi taki długi nie jest potrzebny. A więc widzimy się za chwilę. Witam Was po przerwie. Jak widać, moje drzewka zostały przycięte. Tu widzę właśnie gałązki, które odciąłem. Proste gałązki, które nie są pożądane właśnie w drzewkach bonsai. Proste takie pnie. Ok. Ściąłem tutaj, zostawiając małą gałązkę. I widać, że tu pączek już tutaj z tej strony wybija, więc prawdopodobnie on będzie pierwszy, który zapoczątkuje nasz wierzchołek drzewka. Zobaczmy tutaj. Tutaj na pewno będzie też jakieś wybicie, a jak nie, o, tu nawet jest, tylko prawdopodobnie jeszcze ta gałązka będzie przycięta. Ale to już o tym dowiecie się później, jak będę kształtował drzewka. I może na temat jeszcze, skąd je kupiłem.
Te krzaczki kupiłem ze szkółki z tego względu, że właśnie były w takich dużych doniczkach i na pewno są przerośnięte bryłą korzeniową i mają dobrze wykształcone korzenie, które posłużą nam właśnie do oplecienia tej oto figurki. I po prostu będzie na pewno łatwiej wykonać takie sadzenie na figurce. Czy też kamień, może ten tu właśnie na kamieniu zasadzę. I tak to wygląda. Ja zaraz je podleję. Zobaczymy, jak to będzie rosło. Tak jak wspominałem, mamy tą zimę. Płata nam figle, ponieważ w piwnicy musiało być plus 10 stopni, dlatego drzewka się obudziły. No cóż, tak bywa. Zima w tym roku jest bardzo kapryśna. Ale to nic, po prostu się trochę wcześniej obudziły. Trochę tego snu zimowego mniej zaznały. Być może jeszcze zacznę je doświetlać moją lampą, panelem LED, który możecie zobaczyć na moim kanale, aby po prostu miały więcej tego światła na start, ponieważ no jest o tej 16 jeszcze ciemno, a to trochę mało światła, na pewno będą międzywęźla się wydłużać, co nie jest pozytywne dla drzewek w kształcie w czasie formowania. No i myślę, że na tym dzisiaj zakończymy. Zrobię kolejny poradnik, jak sadzić na figurce później. A później zastanowimy się, co zrobić z tym właśnie krzakiem. Myślę, że dzisiaj zakończymy ten filmik i zapraszam na kolejny poradnik. Dzięki za uwagę. Cześć.